Hannibal po przegranej z Rzymianami udał się tutaj. I w tejże stolicy tutaj mieszkał, żył ten król Tiridates III w drugiej połowie III wieku. Przybył Grzegorz, już nie dziecko, tylko dorosły mężczyzna, wykształcony w Kapadocji, chrześcijanin, z myślą szerzenia chrześcijaństwa w Indii. A tu dząg. Król rozpoznał w nim kogo? Zabójcę, syna zabójcy swojego ojca. Wroga, mówiąc krótko. I co zrobił? Wtrącił go do lochu. Oczywiście w historiografii chrześcijańskiej, w kronikach chrześcijańskich jest bardzo podkreślane, że wtrącił go do lochu za wiarę. A jak było, tak było, natomiast polityka i rywalizacja między rodzinami na pewno miała duże znaczenie. I teraz możemy zobaczyć, czy z Państwa nawet nie było tutaj, jak będziecie chcieli, do tego lochu, w którym święty Grzegorz przebywał. Zobaczymy, co zrobi ta wycieczka przez...
Pawła pochodzi z przełomu tych wieków data konsekracji, wyświęcenia tego kościoła świętych Piotra i Pawła 906 rok. Sam początek X wieku. Dlaczego nazwa tatek całego kościoła? Skąd ona się wzięła? Tatek znaczy daj skrzydło. Istnieje na ten temat kilka miejscowych opowieści, legend, a właściwie jedna legenda, ale w kilku wariantach. Otóż ma to się wiązać z tym, że ktoś z budowniczych tego klasztoru po wykonaniu tego wielkiego dzieła miał rzucić się w tę przepaść, ale przed skokiem krzyknąć: Boże, daj skrzydła. Po tym świętym dziele, którego dokonali, tworząc takie arcydzieło, Bóg dał skrzydła i odleciał, jak anioł. Kto to miał być? Albo główny architekt budowniczy, który po skończonej robocie wziął ze sobą dwa małe kamyczki, które zostały z budowy, powiedział: Boże, daj skrzydła, i odleciał. Albo jeden z rzeźbiarzy, nie główny architekt, tylko rzeźbiarz, tak był dumny ze swojej roboty, że w noc przed konsekracją, przed wyświęceniem kościoła świętego Piotra i Pawła, w nocy się zagrał, żeby tak i popatrzcie na twarz Jezusa. Jaka ona jest na środku? Oczy są skośne, twarz jest typu Mongo. Tak jest. Dlaczego? Początek XIV wieku. Mongołowie tu zaglądali. Proszę, popatrzcie, jak chłopak się ojciec. Zobaczcie, coś wyga, coś wyga. Ty uważaj, to jest ubezpieczenie na mnie. No właśnie, tak chciałem powiedzieć. O, na czworaka. Tak jak ja schodziłem. Pamiętaj o rękach. Bardzo użyteczne. A tu jest bardzo... Tu jest bardzo ciekawe przedstawienie Matki Boskiej z dzieciątkiem obok Archanioł Gabriel. Honey.